Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dojechałam do stajni, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy ten dzień. Pamiętacie tego vloga, jak jeździłam na wesce? Jeśli go nie oglądaliście, to tu gdzieś będzie odnośnik do niego. No słuchajcie, udało się ogarnąć drugiego konia i to w ogóle tak szybko. Także mogę chyba to powiedzieć. Jedziemy do Maka na koniach. Sprawa wygląda tylko tak, że musiałam rano przyjechać do stajni, bo chciałam to zrobić w ogóle po południu, jak już zaliczymy tego Maka, ale nie wziąłam oficerek i kasku też nie, więc przyjechałam tutaj do dziubaska mojego, idę właśnie, cześć. Trochę tak jakby powiem wam, że zaczynam się stresować. I to z różnych myśli. Ja chyba po prostu jestem już na to za stara. Ale bo tak myślę sobie, a co jeśli konie nie podejdą? Dam do okienka do zamawiania. Co jak nie odbierzemy tego zamówienia? Będziemy musiały schodzić. A co gorsza, co jeśli narobią tam przy tym Maku? W sensie, no... Szczątek kupę. Nie dam rady całej włożyć. Takie, wiecie, zaczęły mnie myśli po mojej głowie, wiecie, chodzić takie, że może jednak nie powinnyśmy, ale w sumie z drugiej strony, jak nie teraz, to kiedy? Ja jestem chyba trochę już za stara na takie rzeczy, może powinnam się trochę ogarnąć, ale kurde, kiedy jak nie teraz, nie? Także podsumowując, troszeczkę się stresuję, ale stwierdziłam, że no trzeba to zrobić, jak już się powiedziało A, to trzeba zrobić B. Szczególnie, że będzie jeszcze jeden koń i możemy razem jechać. Wzięłam GoPro. No obawiam się, mam pewne wątpliwości, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Także teraz biorę pokerka, szybko ogarnę go. To co muszę zrobić, to zrobię, prawda? Wezmę sprzęt, no i postaram się jak najszybciej być u Magdy. Kurde, ale jazda. Ale wczoraj tak rozkminiałam jeszcze przed zaśnięciem, co jeśli faktycznie konie narobią i no jednak wiecie, to jest... Restauracja to może za dużo powiedziane, no ale fast food mimo wszystko, sprzedają tam jedzenie, więc no taka kupa na środku, no to nie byłaby fajna, nie? Ale stwierdziłam, że w sumie daleko nie mamy od stajni jej do tego Maka, więc po prostu weźmiemy kupozbieraczkę i wrócimy tam po prostu samochodem i to pozbieramy, żeby wiecie, żeby nic po sobie nie zostawiać, żadnego syfu, więc tak to rozkminiłam. Jestem już w samochodzie i stoję w korku, bo budują rondo i jest, wiecie, ruch wahadłowy. I powiem wam, że robi się coraz bardziej gorąco i nie wiem, czy my to przeżyjemy. Później mamy plan ładować się z końmi do jeziora, ale no głupia, ja zapomniałam spodenek, więc chyba po prostu zrobię to w bryczesach. Dzień dobry. Witam wszystkich. Jak nastawienie? Okropnie, stresuję się bardzo. Ja właśnie też. Ale będzie fajnie, ale... Tak myślałam wczoraj, nim zasnęłam, co zrobimy, jak faktycznie te konie nam się tam posrają, to po prostu załadujemy jakąś kupozbieraczkę i tam pojedziemy samochodem i to później pozbieramy. No ja też wziąłem worki jak coś. A to będziesz schodziła i sprzątała. No to tak jakoś się tam butem zaganie czy coś. Nie wiem, tak mi radzili, jak w tereny jeździłam. Worki mam brać. Zawsze jakiś sposób. Przygotowujemy siodła. To jest czaprak weski. Mam czaprak weski, o taki. To jest zielony? No to jest zielony. Ja mam spodnie zielone. Ty masz oliwkowe takie, a to jest taki zielony, taki forest green, czy jak to się tam nazywa? Może i zielony. Niech jej będzie. Cześć! Siemano! Weska, dzień dobry. Patrzę, dla ciebie jabłuszko. Cześć, poznałam cię po brzydkim ogonie. Oj, nie, bo inne koń ci zje. Jeszcze raz. No zjadaj szybko, żeby nikt ci nie zjadł. Ojej, wszystkie przyszły i by chciały wszystkie. Weska już prawie gotowa. Czapraczek zielony, muszę jeszcze tylko ochraniacze jej założyć. Sylwuń też gotowy. Tak, Magda na nim jedzie, także nasze rumaki są gotowe na podróż. Jeszcze ja muszę się ubrać. Jesteś gotowa? Pytała się, na co mi ochraniacze, nie? Znaczy nie ochraniacze, ostrogi. Patrz, tu pojedziemy i tu włożymy sobie napój.
Druga jest dla ciebie, widziałam to kiedyś na jakimś chyba zagranicznym Instagramie. Boże, Sylwek widzi. Kozackie, nie? Jezu, i to sobie napis makam, no. Zajebiście. No. Cudownie. Czekaj, siedzimy na koniach. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. To też nagrywa. A ja nie wiem, mam mieszane uczucia. Ja się stresuję, ale wiem, że będzie super. Oby tak było. Najbardziej to chyba teraz, w tym momencie, boję się owadów, nie? No, czy faktycznie nie będzie tak, dużo? Może jakoś to będzie. O, ale mi już jest gorąco. Ale jest upał. Mówię, że czeka na mnie na końcu. Tak! Zimna. Tak! Tak! Albo ten, albo jeszcze lepiej, że czeka na skąpiel później z końmi. Tak. O Jezu, ała, dostałam z liścia. Tak. Tylko nie wzięłam spodenek, bo ona się w bryczezach kąpała. Ale ja już czuję, że umieram. Już umierasz? Ej, słuchajcie, jesteśmy w Tomaszkowie, już w takim centrum. I tutaj mają takie wywalone chaty ludzie, że szok, nie? Nie wiem, chyba... Czy powinniśmy czuć się prestiżowo, jadąc tędy na koniach? Także może przejedziemy sobie na prawo, na trawkę, bo tutaj widzę, że ktoś dba bardzo o trawnik. Weska, dawaj na prawo. O, ale ktoś mochawirę, ulala. Dobra, jesteśmy teraz na jakiejś tutaj polnej. Miałyśmy w sumie jechać tam, w prawo. Tu w prawo? Tu w prawo już? Ja nie wiem, jak ty mnie prowadzisz. I że tu w prawo, tam mam iść, tam? Nie. Tu w lewo? Tutaj. Że tu w lewo? Tak. To jest lewo. Ale w prawo, że tu w prawo, a tutaj w lewo. Jaka głupia. Nie rozumiem, jak ona mnie prowadzi. Ja muszę chyba otworzyć map z Google'a, bo ona tutaj coś mnie oszukuje. To jest W ogóle te konie są tak złote, niczego się nie boją, nie? Rower nagle z dupy przyjechał, ona nic. Samochody jeżdżą, ona nic. Ja pierdziu. Idzie po bogatej dzielnicy, ona nic. Garaże otwierają, Kosiarka samo jeżdżąca była, czujcie? Samo kosząca, hit. Ja nie wiem, ja to jestem chyba już taka stara, nie znam takiej nowoczesnej technologii, nie? Ja nie wiem, ja pierwsze widzę na żywo. O, i patrzcie, i konie nic, normalnie, ja jestem w szoku, nie? Ona patrzy, ona nic, nie? Poker to by się zesrał 3 razy. Wjechałyśmy już w takie Tomaszkowo główne chyba, tak to się mówi. I jedziemy sobie drogą dla rowerów, chodnikiem, whatever. I zaraz skręcamy w prawo. I jesteśmy już w sumie... 1/3 drogi chyba już za nami, tak mi się wydaje. A Sylwka wkurzają muchy. Miśka jest zawsze za samochodem. Jesteśmy cały czas w drodze. Nic się nie zmieniło. Cały czas wstępujemy, bo mamy wszędzie w sumie beton. Ale spoko, nam się nie śpieszy. Wstępem jest bardzo przyjemnie. Tutaj są koniki też. Weska jest bardzo grzeczna i chciałabym mieć takiego konia, serio. Ona idzie jak stara. W ogóle nic, nie? Czasami sobie popatrzy, ale tak to się nie płoszy, samochód na niej żaden nie robi wrażenia, także super. Mamy jeszcze koło 2,5 km do Maka, także spoko, nie jest źle. Powinnyśmy być w jakieś 20 minut tam. I fajny wiaterek wieje i nie jest aż tak gorąco, w sensie, no ten wiaterek dużo pomaga, bo gdyby nie on, to byśmy chyba się tutaj roztopiły. Nie? Prawda. No, ona tylko prawda. Musimy sobie zrobić jeszcze fotkę przed Makiem. Dawaj, Weska. Hop, nogi podnoś. O, dobry koń, nie jesteś głupia. Ej, mordy, widzę go! Widzę, tam jest. Weska, ty też go widzisz? Ja też. Nie, już blisko. Będzie szybko. 2-3 km, tak. No. Ej, ale w ogóle nie jest aż tak tragicznie z tymi owadami. Myślałam, że będzie serio gorzej. W ogóle, no,
O, weska ma jednego przy potylicy. O, dobra, zabiłam. Ani? Mordy, widzę go! Cel na horyzoncie! Widzimy znak McDonald's! Już tak blisko, a zarazem tak daleko. Nie, blisko! Blisko! Dobra. Uwaga, Miśka wsiada. Jak wsiadać na konie? Bo zrobiła kupę. I musieliśmy sprzątnąć. A proszę, stój! To się wypika. O, tu Sylwek. A tu ja. Ruszyła. Bo ona już chce jechać do McDonalda. Zestresowałam się. Ja posyłam, aż motor przejedzie. O, motor jedzie. No w dupie, konie w dupie mają. A tam jest McDonald's, nasze dziecko. Pięknie! Gratulacje dla mizerki! Było widać! Nie mogę! I can. Ale tutaj jak wieje na tym wiadukcie. Przyjemnie. No, trochę stresujące jest to. Dobra widzowie, przeżyliśmy najgorszą część, czyli wiadukt. Więc teraz już nic nam nie straszne. Tak. Także teraz już mamy spokojną drogę do tamtego maczka. Pięknie. Zaraz do lasku wjeżdżemy i będzie cudownie. Dobra mordy, udało się przyjechać przez wiadukt. Konie na początku trochę się zesrały, ale przeszły, chociaż Weska za każdym razem jak jechał jakiś duży taki ciężarowy samochód, to tak się trochę spinała i tak patrzyła trochę. Pani się uśmiechnęła. Więc był lekki zawał, ale przeżyłyśmy. Weska to jest naprawdę super koń i idzie. Razem zresztą z Sylwkiem. Pozdrawiam z tyłu, jestem tutaj. A czemu teraz znajdujemy się na drodze, nie na chodniku? Bo Weska bała się takiego jakby łączenia metalowego. No, no to była taka metalowa wstawka jakaś dziwna. No nie pytajcie. Może się słońce odbijało, nie? No, ale jedziemy dalej, ale jest gorąco. No i słuchajcie, wjechałyśmy w las, już mamy naprawdę niewiele, tylko żebyśmy nie porąbały drogi, nie? Tak cały czas sprawdzam w razie czego na Google Mapsów. Sprawdziłam 1,3 km, więc całkiem niedaleko. Oj. Tylko tutaj nie poszalejemy z końmi na tą chwilę, bo bardzo dużo kamyczków jest takich. Tu by się GoPro przydało. Patrzcie, jakie ładne miejsce. Spoko. Patrzcie, gdzie jesteśmy. No cudowne miejsce. Piękne. Nagrywam, a jak? Piękne miejsce, tu by się GoPro przydało, kochani, bo Michalina ma GoPro. Jak właśnie, jak będziemy wracać, to nagramy, ale jest po prostu tak pięknie. Sylwek jeszcze tak pięknie idzie. Cudownie. Super, piękne miejsce. I to już tak naprawdę dojechałyśmy do Maka. Jesteśmy w McDonaldzie! Jeszcze galopem wjeżdżamy jak królowe! Jesteśmy w McDonaldzie, moi drodzy kochani! Nie, pomyliłyśmy trasy! Mordy, jesteśmy! Jesteśmy! Ale jak fajnie wjechałyśmy! Magda pewnie nagrywała, to wam tutaj wrzucę też od niej jakieś ujęcia. Ale wjeżdżałyśmy galopem jak królowe i widzimy McDonalda. Ja szejka chyba sobie wezmę, kurczę. Szejka i picie? Jak będziesz? No właśnie. W rękach? Albo nie wiem, to loda nie. Może sobie wezmę, bo musisz naprawdę... Musisz mieć, wiesz, musisz mieć mobilność, nie? A jak będziesz miała dwa napoje, to tak ciężko będzie. To ja sobie chyba... Z jednej strony mamy super patent, tylko nie wiem jeszcze, czy on będzie tutaj funkcjonalny. Tak. Nie, no chyba jaja sobie robisz. Tu nie mam gdzie sprzątnąć.
tam po moim koniu. No, nic do jedzenia takiego. Jak się bawisz? Dzięki. Ja sobie chyba wezmę jakiegoś cheeseburgera po prostu. No wiesz, no jak już przyjechałam do Maka, no to do Maka się jeździ na co? Na hamburgery! Albo na nuggetsy! Albo na nuggetsy! Panie. Czuję, że wcale nie będę miały takiego farta i tam coś narobię. No, to prawda. Co my robimy ze swoim życiem? Jesteśmy. Dzieci jeszcze nie widzą końca. Ale nas zauważyła. Ej, mamy 2,80? Mamy, na pewno. Znaczy, my mamy niżej na pewno. Boże, auto jest za nami, nie wierzę. Sra. Nie. Tak? Tak. Sra się. Ale tak tyci, tyci. Ja wiem, że to jest przodu, ja w samochodzie. To jest jeden? Dwa. Musiałaś, wiedziałam, że to zrobi. Przeczuwałam to. Tak. Mamy niżej niż 2 metry 80 na pewno. A Michalina sprząta kupę. Ja nie dam rady całej włożyć. No, nogą, nogą. Nie, nie wejdę. Dobra, może być. Boże, to było zawsze moje marzenie. To jest wyżej. To być pierwsze. To Sylwek, o, dobra. Tak, dzień dobry, słucham? Dzień dobry. Poproszę double cheeseburgera. McDonald's? Tak, 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 McDouble'a. Kole, tak, to średnią z lodem. Poproszę też iced tea dużą z lodem. Tak. I co jeszcze chciałaś? Tą, McFlurry. A, McFlurry z Lionem i z... Lionem i z czegoś. Bez polewy, tak? Z polewą czekoladową. 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 Smak waniliowy? Tak. Tak, to będzie wszystko. Zgadza się na moje pytanie? Tak. Tak. 65 wtedy. Super, dziękujemy. Jakiś pan nam zdjęcie zrobił, krzyczał, żebyśmy się uśmiechnęły. Ty. Sylwek. Dzień dobry. Dzień dobry. Damy radę wyciągnąć tak mocno. Czekaj, to ja mogę przyłożyć, bo się chyba mój koń nie boi. To czekaj, przyłóż. O, właśnie. Dobra. Czekaj, muszę tego odblokować. Face ID, proszę, zbliż. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Najgorsze są żółte te. Tak. Mhm. A myślałam, że właśnie ona będzie z tych odważniejszych, że pójdzie, nie? Mówić, że ona zwraca uwagę na kolory. Tak, to prawda, no. Słuchajcie, udało się. Zapłacone zamówienie. Stoimy, czekamy. McDonald's. Uwaga, uwaga, zapłaciłyśmy. Mamy tutaj paragon. Co tak długo? Nie wiem. Ja powinnam być poza kolejką. Sprzeciw. Ty, McDonald's, wiesz, jak chcesz, to współpraca, coś, coś. Żartuję. Ale pięknie, jesteśmy koni w McDonaldzie. I konie są grzeczne bardzo. Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam siebie jednak więcej. Ja trochę się zestresowała. Jestem no, to na kolory. Kupę i wiesz, tymi rękami tam nabieram do tego worka. Ten pan patrzy na mnie, śmieje się ze mnie. Nie mogę. O, już zaraz odbieramy, moi drodzy. Ciekawe, a nie będzie się bał szeleszczącego? Nie sądzę, ale ja lepiej schowam wszystko. Napoje, nie? No, napoje. Po prostu mi podasz jeden i sobie weźmiesz drugi.
Dobra. Dzień dobry, dziękujemy. Tak napoje w rękę. Tak napoje w rękę. Wszystko w rękę. Czekaj, to jeden napój to jest twój napój, to ci od razu go podam. Tak. Wiesz? I słomkę masz. Teraz mój napój. Dziękujemy bardzo. Słomka. Tak, McFlurry. O, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy wzajemnie. W tą stronę. Dziękujemy, się boisz napisów. Zrobiłyśmy to. Zrobiłyśmy to. A, wylewa mi się napój. Mówiłam, że ten ruch nie będzie praktyczny. Mówiłaś. Ty już pijesz, a ja nie mogę. Czekaj, to zaraz. Zero. Co? Chyba zero mi dali. O nie. Nienawidzę zero. Nie lubisz? Ja w sumie nie widzę różnicy smaku, więc... Boże, biała ciężarówka. Okej, to tak, to jest twoje. Proszę bardzo. Iść. Ty patrz, działa! Działa? Działa! Działa? No czekaj, Beczka, proszę! Poczekaj! Muszę ten, włożyć to na Dobra, słuchajcie, udało się. Mam tutaj kanapkę, kolę zimną z lodem. Zarąbista sprawa. Weska trochę tutaj nie pomaga, bo chodzi w kółko. Lód jest totalnie niepraktyczny tutaj u ciebie. U mnie trochę bardziej, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Patent z ostrogą niekoniecznie się sprawdził. Boję się, że wypadnie ta kola. Ona chyba musiałaby być... Nie wypadnie? Ja nie wiem, ja jakoś tak straciłam chyba zaufanie. Weska się nie chce zatrzymać, ja chodzę, no ale chcę zjeść, więc kończę nagrywanie. Ja ją puszczę. Puszczę ją. Bo ja nie wyciągnę tego w życiu. Weska już idzie do domu. Nie wzięłyśmy marchewek dla koni. Chciałam wam pokazać, jak Magda ładnie siedzi z lodem i z piciem, a mówiłam jej, że to będzie niepraktyczne. Za to Weska się nie chce zatrzymać i cały czas podąża i mnie denerwuje. Pry! Dobra, jeszcze nigdy mi tak dobrze nie smakowało. Nigdy mi jeszcze tak dobrze picie nie smakowało. A mi hamburger. Stój, proszę! I idzie. Już się cały lód roztopił, jest mi przykro. A to wzrówek był ten... grzeczniejszy niż Weska. Mhm. Co? Śmieję się, szczerze jeszcze. Jedno tutaj, drugie. Ja też tu jem, nie wiem czy widać, ale ja też tu jem. Zdrówko! To jest Sylwek. Zdrówko! O! Jej, jesteśmy zwycięzcami! Napijmy się za to! Tak, napijmy się! Mam nadzieję, że już mój lód się cały roztopił, już mam go dość. Przysięgam. Mogłam wziąć jednak coś na ciepło. Stój! Mówiłam, że niepraktyczny jest. To mnie nie słuchałaś. No nie słuchałam. Stój! Pomyślajcie się trochę. Powiem wam, że mimo wszystko było to ciężkie zadanie. Zrobić to z końmi. Myślałyśmy w sumie na początku, że to właśnie Weska podejdzie i będzie zamawiała i będzie płaciła, ale Sylwek jednak okazał się tym odważniejszym koniem, bo Weska bała się kolorów, które są na drodze, żółte takie. Ale ogólnie nie było jakiejś dużej paniki, więc super. No i niestety moje koszmary nocne się spełniły, bo musiałam sprzątać gówno spod maka, więc zarąbiście.
ale Magda na szczęście miała woreczki, więc jak po psie. Jak po psie sprzątam. Ale fajnie. Fajne przeżycie, no. Kurde, nie sądziłam, że kiedyś pojadę do Maka na koniu. No. Także teraz się rozkoszujemy kolą. Co prawda chyba dostałam zero. Nienawidzę napojów. Zero. Są dla mnie obrzydliwe i nie powinny w ogóle istnieć. No ale cóż, trudno, już wypiję. Sra, sra, sra. Ale takie tyci, tyci. To nogą sprzątniesz. Na luzie. Poczekaj, potrzymasz to? O Boże. Państwo by zrobili nam zdjęcie. Właśnie. Dziękujemy bardzo. Zabawnie. Dobra, dobierzemy kubki. To możemy. Dobra. A daj pani telefon? Tak. Nie kopnie mnie? Nie. Boże, wsiadam jedną ręką. Chwila. To jest źle. Potrzymaj się, bo ja nie wsiądę z tym. Dobra. Sylwek, chodź. Dobra, okej. Czuję jakoś tak? Ja wow! Czekaj, to teraz ja to muszę powtórzyć. O, dobra. Bo jeszcze tam przyklep jakoś, żeby nie było tego widać czy coś. Myślałam, że będzie gorzej. Nie, czaję, ale myślałam, że będzie gorzej. Złożyłyśmy właśnie zamówienie też i już jesteśmy po jedzeniu. Mamy GoPro, wszystko nagrywa. Peska, stój! Dawaj! Dobra! Ciężką dupę! Chodź! Jak tam? Wrażenia? Jest zajebiście. Fajnie. Rundka w lewo? No, zrobimy. I to tak GoPro to fajnie nagra. O Jezu, tak. Potrzebuję ale tego do to? Życia. Co może? Proszę bardzo. Tylko Sylwek ma ciągle uszy na mnie, ja się tak boję, że mi zacznie brykać, że to jest hit. Jest pięknie, widzowie, czuję, że żyje. Ale zajebiste nagranie będzie. Zajebiste konie.
Wodze mi się odpięły! Jezu, jak dobrze, że nie podczas galopu! Powiem tak, fajnie było, ale tak mi się chce pić. Strasznie mi się chce pić. I stwierdziłam, że musimy zjechać po prostu po jakąś wodę. Ja mam Duffy w ogóle w aucie, ale oczywiście no nie pomyślałam, żeby go wziąć. Zresztą ciężko by było z tą butelką jechać chyba na koniu. Chyba, że mój patent by się sprawdził, ale bałabym się, żebym ją zgubiła. Natomiast tak mi się chce pić wody, zwykłej wody. Masakra. Ale pogalopowałyśmy sobie jeszcze po tym polu, było fajnie. I chciałabym kiedyś na taki teren pojechać, wiesz, z tobą. Tak po prostu, bo Weska jest tak idealnym koniem, że na tereny niczego się praktycznie nie boi, leci. No, także fajnie było i powoli wracamy, chociaż jak będzie jakiś sklep po drodze, to nie wiem, może zajdę po prostu po jakąś wodę, bo ale się pić chce. Oj, Weska, idź prosto. O, gryzą ją, muszę tutaj pozabijać towarzystwo. Widzowie, wracamy. Tam jest Michalina, jeszcze pewnie zajdziemy do sklepu. Czekaj, Sylwek. Tak, a potem idziemy się kąpać z konikami w jeziorze. W Instagramie. To jest Czemu ty mi nie mówisz? Czekaj, choć jeszcze jak jest miejsce, to podkusujmy tu. Bo potem już będzie nas czekał sam wstęp. Jadę, mogę jechać pierwsza. Ale wypruł. Nawet nie wiem. Zmierzamy ku domowi. Ale chyba stwierdziłam, że już mi się nie chce robić tego przystanku do Lewiatana. Chyba prosto pojedziemy po prostu do stajni, a w stajni się napijemy jej Duffy. Albo z tego ukochanego węża u was. Tam woda smakuje też dobrze. Albo do Duffy wleję taką zimną. O! Bo pewnie moja to będzie nagrzana już w samochodzie. To wyleję starą i wleję nową, taką zimną. O! Tak. Idą konie przez wiadukt. Idą konie. Idą konie wiaduktem. O! Ej, ale akurat nie jedzie nic takiego dużego, żeby wydawało taki duży dźwięk, więc w sumie spoko, bo to było najstraszniejsze, ale tak to właśnie wygląda. I w ogóle fajne jest to, że tutaj kurde praktycznie żaden samochód nie jeździ. Nic, zero ruchu tutaj, nic. Jeden samochód wcześniej chyba przyjechał, jak jechałyśmy w tamtą stronę, a teraz żaden. Ała! Dobra, słuchajcie, wracamy, jesteśmy już naprawdę blisko. Jest tak gorąco, że już ledwo wytrzymujemy, ale to jest akurat dobry moment właśnie już na powrót, bo myślę, że jeszcze trochę i byłoby ciężko. No, idziemy zaraz, pakujemy się do jeziora, rozsiadłamy tylko konie, założyłem im kantary i heja banana. Stwierdziłam, że chyba wejdę po prostu w gaciach. I zdejmę bryczesy, żeby po prostu ich nie moczyć, bo w sumie później pomyślałam, że muszę jechać do sklepu dla taty po kiełbaskę, bo tata wyjechał na jacht i powiedział, że bardzo by chciał, żebym kupiła mu kiełbaskę, bo on ją tak bardzo lubi, a jest tylko w piątki, więc jeszcze pojadę po kiełbaskę, ale na razie jezioro, please, jezioro, błagam. A i piciu jeszcze. Jezioro. Najpierw piciu, później jezioro, okej? Okej. Goniki zadowolone, potowanie, proszę. Idziemy zaraz nad jeziorko. Ja też zadowolona, to było. Nie jest to jedno? Proszę, wszystko. Proszę. Oj. Słuchajcie, nic nie zastąpi. Cicho, bo ja mówię teraz, że nic nie zastąpi najlepszej czystej wody. Tak. Nie. Łyczka? Łyczka dawaj. Siedzę na koniu. No oklep. Ona też chodzi. Zobaczcie, ona ma już spodenki, a ja muszę nad jeziorem zdejmę. Ale jedziemy. I to jest tak zarąbista stajnia, że macie tak blisko jezioro. A, 10 metrów. Ale tędy musimy. O, tędy. I dosłownie tam jest jezioro. Za drzewami. Czad. Może Weska powoli.
po pry pry. A ja nie nagrywam, teraz się nagrywa? Nie wiem. Ale przyjemna woda. Michalina wsiada. A, Sylwek, to nie mogą! Siedź! Mamy to! Tak jest! Ale cham! Zadębował mi przed chwilą! I gleba! Już jest gleba! Dobra, koniki wykąpane, wszyscy zadowoleni, każdy wykąpany, ale jest tak gorąco, że wcale po tej kąpieli nie jest lepiej. Sylwuś, zostaw klaczkę. Magda tutaj się mocuje z uwiązem. Zbliżamy się, moi mili, do końca tego vloga. Idziemy odprowadzić koniki, ogarnąć sprzęt i do domu. Ale nie wiem ile to potrwa jeszcze, zanim ona to rozwiąże. Powiem wam, że jestem taka zmęczona, że mam dość. Naprawdę mam dość. Jedyne, co mi się marzy, to wrócenie do domu i wzięcie takiej zimnej kąpieli. Mordy, to będzie już koniec tego vloga. Udało nam się zrealizować wszystkie nasze plany, tak, czyli mak przede wszystkim. McDonald's, jezioro. Jezioro. No i jakiś taki galopik w terenie, no, i w ogóle było fajnie. Także dajcie znać, jak wam się podobał. Muszę się do sklepu tak wejść. Boże. Także dajcie znać, jak wam się podobał vlog. Zostawcie koniecznie łapki w górę, suba. No, musicie koniecznie zostawić za tą wyprawę do Maka. Tak, to nie. Koniecznie zostawcie, dajcie komentarz, jak wam się podobało, bo jestem mega ciekawa. No, ja bo też. Nie wiem, czy ktoś zrobił takiego vloga w sumie. Nie, chyba nie. Na polskim YouTubie na pewno nie. Żeby jechał do Maka, także... Udała się, byłyśmy pierwsze. Chyba. W nawiasie chyba. Także widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję w ogóle jeszcze, Magda, za tą świetną wyprawę. Dziękujemy też Karolinie za użyczenie, tak, Sylwestra, bardzo. Bo no, tak to byśmy nie miały drugiego konia. No, także trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach. Buziaki, cześć, pa! Cześć!